Środa, 5 maja 2021 roku, imieniny miesiąca. Piotr z tej strony się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy czytelników Forex Klubu. Startujemy z przeglądem dnia, startujemy z notowaniami złota. Pod 1800 w dalszym ciągu, pomimo tego, że generalnie rzecz biorąc, z tego podwójnego dna, co niektórzy spodziewali się znacznie wyższych poziomów. Tyle, że okolice 1800 stanowią na chwilę obecną dość zasadniczą zaporę i kiedy byliśmy powyżej tych poziomów, dokładnie 1809, to kurs zachowywał się pozytywnie. Kiedy zeszliśmy pod te poziomy, to kurs generalnie rzecz biorąc zachowuje się bardzo, bardzo negatywnie. Teoretycznie testujemy strefę propodażową. Również jeśli chcielibyśmy tutaj spróbować dorysować sobie na przykład kwestie związane z kanałem, testujemy górne ograniczenie swojego rodzaju kanału spadkowego. I generalnie rzecz biorąc, obecne poziomy, otwarcie tego dnia do obserwacji, bo jeśli złamiemy okolice 1765-1750, no to generalnie rzecz biorąc mamy szansę na niższe poziomy. Teraz jak niskie te poziomy? Ja w dalszym ciągu, pomimo tego, że to trwa już pewien okres czasu, w dalszym ciągu za złotem jestem w kierunku przynajmniej 1615, okay? Co stanowiłoby test tutaj z wykresu tygodniowego tego znaczącego miejsca słabości plus miejsca, z którego tak naprawdę ostatni raz spadaliśmy i później już tylko wychodziliśmy górą. I to 1615 jest u mnie na chwilę obecną na celowniku. Biorąc pod uwagę 1810 stanowiące swojego rodzaju zaporę, biorąc pod uwagę 1775 jako swojego rodzaju zaporę, to w tej strefie będę próbował szukać krótkich pozycji celem najpierw w okolicach tego podwójnego dna, czyli 1700, a później 1615. Jeśli chodzi o kupujących na rynku złota, to czekałbym na nieudany atak na 1700 z bardzo szybką zawrotką i tego typu układ, który oczywiście skasowałby 1615. Powiedzmy sobie, że mielibyśmy w okolicach 1680 z bardzo szybkim powrotem powyżej 1700 i utrzymaniem tych dość wyraźnie widocznych i zapewne znaczących poziomów, czyli kwestie tylko poszukania płynności, poszukania ewentualnie stop lossów miałyby miejsce. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie związane ze złotem. Wczoraj mieliśmy małego rodzaju tąpnięcie, jeśli chodzi o indeksy. Generalnie rzecz biorąc, zatrzymaliśmy się, czy w pewnym momencie poruszaliśmy się w strefie, o której sobie rozmawialiśmy. Od spodu w końcu dotarliśmy w rejon 13325 i to jest ta strefa, w ramach której ten dolny cień powstał. My tą strefę mamy już wyrysowaną od jakiegoś czasu. No i rynek wrócił w rejon 13540. Ta zmienność znacząco się zwiększyła. No i jak w tej chwili z perspektywy wykresu dziennego ten technologiczny Nasdaq może wyglądać? No według mnie złamaliśmy jednym ruchem kwestię konsolidacji i nieudanej próby wyjścia górą. Według mnie ta podaż jest zlokalizowana w okolicach 13800. To są maksy z dnia wczorajszego. Jeszcze według mnie, biorąc pod uwagę rozpiętość dnia wczorajszego, 50%, czyli okolice 13640-650 jako podaż. 13640-13650 jako podaż numer 1, 13800 jako podaż numer 2. Popyt generalnie rzecz biorąc w okolicach wczorajszych minimów i 13325. Zobaczmy sobie z perspektywy intraday, zejdźmy na 30 minut tutaj. Ok, a generalnie rzecz biorąc tych schodków na tym poziomie będzie trochę więcej. 13700, przepotężny poziom, zwłaszcza tak istotny, że miał miejsce w godzinach czy w porze otwarcia rynku kasowego, to tutaj generalnie rzecz biorąc wszystko co złe dla sprzedających miało miejsce
w okolicach 13700. No to zróbmy sobie jedną rzecz jeszcze. To, co wspomniałem, okolice wczorajszych minimów jako propopytowy poziom i zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że tutaj ten taki kubeczek z kawą, okay, z którym mamy do czynienia, rzeczywiście w rejon tej strefy może nas wynieść. W związku z czym kupujący w okolicach 13500 oraz w okolicach minimów z dnia wczorajszego, jeśli chodzi o intraday, a podaż w okolicach 13700. Tak bym widział na chwilę obecną z perspektywy intraday technologiczny indeks Nasdaq. Euro-dolar tutaj trzeszczy 1,20. Byliśmy w okolicach tych poziomów w dniu wczorajszym, delikatny dolny cień, natomiast jesteśmy pod poziomami związanymi z otwarciem tygodnia. To, co trzyma kupujących na ten moment, no to psychologia 1,20 plus wykres, który też tutaj pokazuje, że te 1,20, 1,1985, to o czym żeśmy sobie rozmawiali, będzie miało wielkie znaczenie, może w ten sposób tak będzie znacznie lepiej. Generalnie rzecz biorąc, podaż w okolicach 1,2060, ok, i później kwestia dokończenia biznesu, jeśli chodzi o górny swing 21,30, 21,40, no popyt 1,21, 19,85, 1,19,40, to są kwestie, w ramach których, jeśli chodzi o euro-dolara, jak to będę próbował szukać i rozwiązywać. Oba kierunki są możliwe, dopóki powyżej 20 to takie agresywniejsze zejście pod ten poziom z bardzo szybkim powrotem, to może być kwestia tylko i wyłącznie stop lossów i ewentualnie tak bym kwestię euro-dolara widział. Bardzo ciekawie sytuacja wygląda na eurofuncie po tych wszystkich fajerwerkach, z którymi mieliśmy do czynienia, a mianowicie kwestia tego takiego wyraźnego ostatniego miejsca słabości. To są kwestie 86-20. Te poziomy zostały utrzymane. W tym tygodniu mamy problem od samego początku z okolicami 87. To nie jest pierwszy raz, kiedy z tymi okolicami mamy problem i wygląda na to, że 87 z perspektywy intraday, próba podejścia pod krótkie pozycje, natomiast z perspektywy okolice 86, 85, 80, próba podejścia pod długie pozycje, 100-120 pipsów na eurofuncie, range, jeśli zostanie wybity, taki sam dystans, mamy szansę zrobić czy to do góry, czy to na dół, i tak bym widział kwestie związane z eurofuntem. Kabel, w chwili obecnej byki bronią, w przeciwieństwie do euro-dolara, byki bronią swoich poziomów, te 38, o którym żeśmy sobie rozmawiali, wspominali, punkt przełamania utrzymany, jesteśmy powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia i to jest dość znaczący poziom. Z kolei z drugiej strony, jeśli chodzi o wykres dzienny, podaż, dokończenie biznesu, górny swing możliwy w okolicach 39,90, 39,95, 40,05, i generalnie rzecz biorąc tutaj na tej parze mamy 200 pipsów możliwego przelotu. W chwili obecnej jesteśmy w okolicach połowy rozpiętości tej strefy, o której sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Jest tutaj jeszcze piątkowa zmienność, która może stanowić swojego rodzaju podaż, mówiliśmy o tym również w dniu wczorajszym, 39,50, natomiast biorąc pod uwagę cały ten ruch, z którym tutaj mieliśmy do czynienia, myślę, że te 40 będzie znacznie bardziej wygodniejszym, bo jest bardzo blisko psychologiczny poziom, wygodniejszym poziomem do tego, żeby próbować pod krótkie na funcie podchodzić. Generalnie rzecz biorąc, w dniu dzisiejszym PMI zdominuje Europę. Mówimy tutaj o hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim i dla całej Unii Europejskiej. No i później po południu w 15.30, 15.45, 16 czasu polskiego paczka danych ze Stanów Zjednoczonych. Tam również finałowy odczyt, jeśli chodzi o PMI. Także dość bogato w dniu dzisiejszym, jeśli mogę się tak wyrazić, w kalendarzu.
to może być ewentualna podpórka do zwiększonej zmienności. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, zobaczenia. Trzymajcie się, po cześć.